Tam jest borówka, rzepak, a tu młode ziemniaki. Jeszcze w tym roku po ziemniakach, tu są pod łukniną ziemniaki wczesne. Jest 10 czerwca, po młodych ziemniakach ma być kukurydza, ale miesiąc czekaliśmy na deszcz i teraz dopiero wczoraj i dzisiaj upadło 15 mm będzie siana kukurydza. Ponad tydzień czekaliśmy na deszcz od wykopania ziemniaków, żeby można było wjechać w pole. Był dosłownie popiół. Koniec dnia i koniec siania kukurydzy po ziemniakach. 15 czerwca. Po ziemniakach kukurydza posiana, upadł deszcz. Będzie niedługo kiełkować. Ziemniak kwitnie. Rów wysechł. Rzepak niedługo będzie do koszenia. Jest niesamowity. No i borówka też za tydzień powinna być. Kukurydza. 16 dni od wysiewu. Miesiąc od wysiania. 10 sierpień. Kukurydza po młodych ziemniakach. Równo 2 miesiące od wysiewu. Już kwitnie. Upadły deszcze. No, pięknie rośnie kukurydza. Jak nie będzie upału, to ładnie zawiąże. Jeszcze będzie ładny plon. 21 września. Kukurydza po młodych ziemniakach już dosycha. O, tak wygląda. A tu kopią ziemniaka późniejszego. Tak jest pakowany do worów. A potem wory na przyczepę i do przechowalni. Takie już są kolby. Ale wiatr, ja pierniczę. No, przystawka własnej konstrukcji. No i worek pełny. Będzie koszona kukurydza. 8 października. Kukurydza po młodych ziemniakach. Będzie dzisiaj koszona. O, ładnie sypie. Ósmy października. Kukurydza siana po młodych ziemniakach już jest koszona, ładnie sypie. Była kukurydza i nie ma kukurydzy.